Dzień dobry, będę dziś opowiadał o Lego Star Wars, Generała Grievous Starfighter. To zacznijmy od ludzików, jak zwykle. Najpierw figurka Nardal Webb. Ma dużą głowę i plastikową, żółte oczy, niebieski miecz, świetny. Tutaj ma kapturek, na plecach ma pomalowane. On jest padawanem do kita Fisto, co zginął przez generała Grievousa, jak z nim walczył. No dobrze, jego głowa się rusza i to byłoby chyba na nim na tyle. Następna minifigurka. Droid doktor generała Grievous. Zamiast twarzy on ma naklejkę, części do naprawiania Grievousa, nogi jak droidy, to jest światło, bo tu są takie klocki dwa, a to jest na przykład, gdy jak nałoży mu na przykład nogę, to musi tę pokręcić, żeby trzymała się. No i tutaj jest coś takiego, żeby to się trzymało i ma cztery ręce. Tak. I ostatnia minifigurka, pilot statku, generał Grievous. Ma cztery ręce jak jego lekarz, dwa zielone miecze, zielone i niebieskie. Jego głowa idzie na górę i na dół, jego nogi się ruszają. O. I na przykład on stoi na klockach w porządku. I jego oczy są żółte i zupełnie dobrze zrobili, że trochę są czerwone, bo to tak jest w filmach. I na przykład jego głowa też może się ruszać, ale jeżeli damy na dół trochę za mocno, to odpadnie. Tak, i nie ma wymalowane na plecach tak jak Nardal Webb. Okej, koniec. No dobrze. Przejdźmy do zestawu. Najpierw przychodzi coś takiego. Na tym krześle może siedzieć generał Grievous. Co to jest nazwa? General Grievous Starfighter. To jest na tym krześle może siedzieć generał Grievous. To coś jest na jego mieczy. Tutaj powinien być blaster, ale dałem innemu ludzikowi. Krzesło ma również takie na nogi. O, doszło. I to może się ruszać na dół i do góry. O, okej. Okay. Tutaj możemy posadzić lekarza. Zaraz zaprezentuję. O, i proszę. A tu generała Grievous. Nie posadzę tu Grievousa, tylko w statku będzie. Tutaj miecze. Możemy dać. Okej. Okay. No to już koniec. Następny statek. Nie jest dosłownie tak bardzo duży. Tutaj ma działka, ruszają się do góry i na dół. Budzi tak samo. Tutaj ma naklejkę. Tutaj też. I tutaj jak otworzymy kokpit, o, ma tutaj naklejkę tu i tu. Kokpit tak i o tak robi się. I możemy tutaj posadzić Grievousa. Zaraz pokażę. Trzeba zdjąć mu ręce i miecze. O, dajemy jego rączki, o tak, nogi i możemy posadzić go do środka. O, już spokojnie. I siedzi w środku. To ja nie wiem, do czego to jest. Silniki, te niebieskie, na skrzydłach też są te niebieskie silniki. Tutaj jest ukryta broń, rakiety, to najlepiej palcem pstryknąć, ale ja nie będę tego robił. I z tej strony również. I jak tu damy statek, tutaj jest również inna rakieta, która wygląda tak. I ją wkładamy. I się ona trzyma. Okej. To jest nóżka, co pomaga podnieść statek. O,
klocek, taki bardzo o ten duży, był łatwo do, żeby to posadzić. Ten statek jest prawie cały szary, ale oprócz tutaj jest brązowe i żółte. No oprócz tutaj są dwa żółte, no bo pomyliłem się, no trudno. Te małe odpadają prawie bardzo dobrze. Nardala Weba nie możemy nigdzie posadzić. Możemy go posadzić tutaj. O, tylko może stać. O, to może się obracać. O. O. No tak, to by byłoby chyba na tyle. Dziękuję. Na razie.